Przed Państwem wystąpi teraz chyba znany wszystkim tomaszowski artysta, poeta, malarz, aktor Jerzy Kim. Z powodzeniem reprezentował Tomaszów Lubelski na wielu turniejach, na przykład w turnieju krasomówczym Mówca Znakomity. Zdobył pierwsze miejsce w województwie lubelskim i uczestniczył w finale ogólnopolskim. Z powodzeniem też bawił całą Polskę w popularnym kiedyś programie Maraton Uśmiechu. Życzymy Państwu miłej zabawy. Dzień dobry Państwu. O świcie, niecierpliwa, niesyta swojego piękna, przysiadła lokomotywa nad dziewczyną, która uklękła. Ktoś, kto przelotnie zobaczył pogański profil dziewczyny, opacznie sobie tłumaczył, że modli się do maszyny, a jej tylko drgała warga, gdy ranną porcją oliwy maściła czuła kolejarka tłoki lokomotywy. Tak kiedyś szydził socrealizmu Adam Warzyk, to nie ja. A teraz może coś, co ja napisałem. Naprawa. Był sobie majętny człowiek, co kontynenty objął. Przystojny nie był za bardzo, więc myślał, że damy nim gardzą. Wzrostu był nikczemnego, nie dał też rady piegom, gruby w dodatku łysy, lecz miał pieniędzy wysyp. Jednak twarz była najgorsza, koloru zdechłego dorsza. I jeszcze cała dziobata, jakby się z Jerzem bratał. Znał się na interesach, obieg gotówki przyspieszał, miał nawet chmur drapacze, lecz nocą czasami płacze, że miłość nie jest mu dana, pokochać takiego pana, wyglądu nie masz za grosz. Raptem powiedział dość, bo pragnął prawdziwej miłości. A mówiąc tak najprościej, naprawdę kocha się za nic. A jego? Ani. Te panie to lecą na kasę, a przecież wyglądem straszę. Orzekł strapiony biedak, więc jak się losowi nie dać? Trzeba poprawić facjatę. Klinika potrzebna zatem. A że kasę miał w brud, to mógł zapłacić za cud. Udał więc się do szpitala, bo nie chciał się więcej użalać. Chirurg plastyczny, artysta, twarz mu amanta zyskał. Z kliniki wychodzi macho, dziewczyny z zachwytu płaczą, przycinał akurat ulicę i tu pożegnał się z życiem. Rozjechał go srebrny bolid, teraz dopiero zaboli. Wszystko tak pięknie szło, pękła nadzieja jak szkło. Szczęście długo nie trwało, śmierć mu podcięła gałąź. Do stwórcy prowadzą anieli, a on jak niepyszny wystrzelił. Jak to tak, Panie Boże? Tak ze mną pogrywać nie możesz. Dawałem ludziom pracę, a teraz to nic nie znaczy. Znosiłem szkoły, szpitale. Nie zasłużyłem się wcale. Pragnąłem mieć szczęścia drobinę i tak bezsensownie ginę. Bóg na te jęki katusze powiedział, przeprosić cię muszę. Przez to wypadek się zdarzył, że nie poznałem cię z twarzy. Dziękuję bardzo.